Witam wszystkich bardzo gorąco wieczorem. Dla tych, którzy oglądają na YouTubie, to jest wieczór teraz. Ja za rzadko kiedy w weekend wieczór streamuję, ale to jest bardzo istotna przygoda do zrobienia. Otwarta herezja. Niewielu dostrzega w Szar boginię stworzenia, a w Selun boginię zniszczenia, lecz są nimi w istocie. Zrodzone w pierwotnych pływach czasu, razem stworzyły Abertor. Czekaj, co one tam stworzyły? A w ówczesnym świecie pojawiła się Chaunteu, matka życia, światłość i mrok trwały w doskonałej równowadze w objęciach Szar, rozświetlane przez Selun. Ich dzieła były jednak odległe i zimne, a Chaunteu modliła się o ciepło i prośba podzieliła siostry i zapoczątkowała konflikt między nimi, lecz to Selun wprowadziła płomień do Abeiru Tororo, rozpalając słońce. Czy taka zdrada mogła nie zaszkodzić Szar zmuszonej do walki jednocześnie ze światłem słońca i księżyca? Wyspływa stąd następująca nauka. Stawianie własnej wygody ponad losami wszechświata jest szaleństwem. Ci, którzy to rozumieją, niechaj wiedzą, że pani utraty zawsze słucha. No i to jest prawda. Nie ma takiego wprowadzania słońca. Za niską mam postać. Siostra Inessa. Sztuczna pijawka. Nagrobek, ale tak, to chyba na zewnątrz. Dobra, bo ja te siostry... O, a tu jakiś koleś jest w ogóle. Malu Storm. Co to za kurde... Jakiś lisz? O ja! Co to jest? Skalpel Szar. Ja jestem tym... Kozakiem Szar. The objective of the Scalpel Sisters is to soothe. For the scalpel indeed is an extension of Shah. See how the patient reacts when I but stroke the right nerve. Hear its comfort, hear the very melody of mercy. Coś chyba on jest heretykiem. Show us the extent of your beneficence. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome. Nie chcę studiować, tylko zdjąć klątwę z tej ziemi. Uczeń, tak. Oświeć mi, proszę. Natychmiast zakończ to chore widowisko. Co złego zrobił ten człowiek, żeby zasłużyć? Oświeć mnie, proszę. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. What the fuck is this loon talking about? No, jakiś szajus, no. See? What is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being? If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness absence. But you, look how the succor of Shah eludes you. See how painfully present you remain. We do not wish to see you suffer so. Let us cure you. Dobra. Przyjrzyj się siostrom, sorry, próbowałem wyciszyć szum na nagraniu.
Siostry nie są gotowe. Sprawią, że mi się pogorszy zamiast mnie wyleczyć. Religia. Przyjaciel maga. Inteligencja. Przypomnij sobie, co wiesz o naukach szar. No zobaczmy, co wiemy o naukach szar. To... starcz nam. You remember Asharan maxim. Go forth and sow doubt, but do not compel it, for only the willing may know the lady's embrace. Twój obieg jest skalany. Ratunek szar musi być udzielany tylko tym, którzy go pragną. Only the willing may know the lady's embrace. You know her teaching well. And yet these sisters must exercise their gifts, for the art of absence lies in its execution. How to proceed? I wonder. Przeczytałem twój traktat. Rozpocznij ostatnią lekcję, albo zginiesz z mojej ręki. Jaki traktat? Tylko przez ofiarę można osiągnąć mistrzostwo, żeby siostry mogły się nauczyć. Ty musisz się poddać. O, to jest dobre. Sobie chyba ułatwienie rzucę, bo to musi pewniaczkiem wyjść. Yes. Submit I must into the lady's dark fingered embrace. I see now. By example I must edify and quell the light that blinds us. Come, sisters, soothe me. Jak nie trzeba się bić. Pięknie. Zrobiona praca domowa. I mamy tak. Zniszczona lutnia. Chirurgiczny amulet podporządkowany parę rzeczy. Trafienie krytyczne. Raz na długi odpoczynek po trafieniu krytycznym. Okej. No nieźle. No, a co z nimi? No, powiem wam, że... Dobrze, żeśmy chyba wyjaśnili tą sytuację. Nie wiem, bo te siostry dalej żyją, to mnie troszeczkę niepokoi. No, pogadajmy jeszcze z jedną jakąś może. Siostra Clarita tu jest. No to dobrze, że ten wieczorny stream zaczął. Dobrze, że tego dzisiaj nie było na niedzielnym streamie po południu, bo byście nie spali później.
A tak gdzie jedzie? O kurde. Aha, tu jest przycisk, dobra. Czasem ja mówię, muszę tam kogoś wysłać chyba. A to nie był ten Cyrulik, to był achievement, jest taki, żeby Cyrulika pokonać bez... Żeby nie zadał jakiegoś tam ciosu skalpelem czy coś. To nie to? Wytrychem. Is that blood? No. Never mind. Kolejna skrzynia. Moving ahead. Nie wiem, czy ja mam tutaj coś jeszcze. Aha, są jakieś zwoje. Looking ahead. Can't keep me out. Powiem wam, nie mieć osoby, co otwiera zamki, to RPG-u to jest średniutko, co? To jak nie mieć ręki. Najgorsze jest to, że się boję, że wiecie, jakiejś jednej szuflady nie otworzę, a tam będzie super unikalny artefakt wszystkiego. I co wtedy? Dobra, tu można górą przejść, ale to nas tak średnio interesuje, bo ja jednak wolałbym. Jakiegoś Cyrulika wyjaśniłem lirycznie, czyli po prostu przegadałem go, bo moja postać jest super gadaczem. To możemy iść sobie środkiem za uroczenie osoby. Ciekawe, czy z nim się walczy normalnie. Pewnie tak, jak się go nie przegada. Seems like a good moment to talk. Better not be cursed. Kurde, Githyanki are lurking nearby. Ogier Funtył. Myślicie, że tu z góry zaskoczą na mnie Githyanki? Shit, wiedziałem. O kurwa, dziewiąty poziom mają. To są kozaki jakieś. I to grube. Ciekaw, czy ja muszę te walki staczać, bo on powiedział, że ja mogę je olać. Czemu jest dotarcie niemożliwe? Przecież mogę podejść. Shit, mi maga rozwalą w pierwszej rundzie. Trzeba wczytać chyba.
To znaczy brak miejsca. A lekko lub mocno zaciemniony. O fuck, a to zużyło wszystko. Ja myślałem, że będę miał jeszcze ruch. Chyba strasznie mocno biją, po 20 jednym hitem. O, dupę. Dobra, to ja chyba będę ich unikał. Czemu koleś 3 ciosy robi? Ja też tak potrafię. O fuck, 200 expa za jednego. Nie wierzę w to. Hajtura mi przepadła. Dobra, wczytajmy to. Ale to jest przesada, powiem wam. Znaczy, jak oni mają po 9 levelu, to jest kurde masakra. No, 17 sierpnia widziałem Shadow Gambit, mam w kalendarzu. A tu Baldurek przez tego ja bym żadnej premiery nie robił gry w trakcie tego Baldurka. Czyli jak ci Gitianki wyskakuje, że oni gdzieś są, to trzeba patrzeć, gdzie oni mogą być i unikać tych miejsc. Bo to się źle skończy. Dobrze, że coś się ukrył, ale się świeci jednocześnie. Chyba, że ich załatwimy, kurde. 200 expa za jednego to nie jest to tamto. Czemu on musi tu być? Mógłby tak pierdyknąć stąd? Czemu on tak musi podejść? Aha. Okej, oni muszą wyjść z ukrycia, żeby w ogóle to zadziałało. Patrzcie teraz. Behemot, kurde. Behemot ognia. Czemu się pomniejszyłem? Co on na mnie wrzucił? Zmniejszenie na mnie wrzucił. Ale dostał kryta. Za 23. Ale mi przywalił. Czemu ten nie bije?
Mikstura szybkości, gdzie ona jest? Mam taką? Oni muszą do mnie wskoczyć. Oczywiście ten nie dosięgnie do nikogo, bo jest a tak wielokrotny. Takie. Dobra. Ten mój atak. Tu jest jeszcze z tyłu, to o tym zapomniałem zupełnie. Oni mają, to niech zacznie się.
O kurde, jaka cal, jaka strzała dobra. Co się odbiło? Kim teraz jestem? Hasołem, dobra. Powiem wam, że mikstura szybkości jest OP, że można tyle ataków zrobić. O Jezu, jeszcze można tak podbiec. Najlepiej. Duży jestem. Mały damage robię. Okej. Jakie mam klątwy? On ma chyba zręczności dużo, nie? No. Ile mu teraz zostało zręczności? Dalej ma 19. Dostał tą klątwę? Chyba nie. A mi się koncentracja skończyła na błogosławieństwo. Szareński odwet. Się ten konstrukt nie może, że tak powiem. Trochę słabo ten mój behemot bije. Jakoś tak bez szału. Buta, dobra. No dobra. How much further can I go? Dawajcie mi te zwłoki, bo tu dowódca może coś fajnego mają, ci dowódcy. Królewskie rozkazy. Powstrzymaj intruzów, odzyskaj moją własność, albo czekać się surowa kara. Karwasze Hrykrin. Przyspieszony magiczny.
Co to jest magiczna dłoń? Czekajcie, bo ja to muszę... Może rzucić magiczną dłoń. Ale nie jest napisane, co to jest magiczna dłoń. To jest telekineza. To już nie wiem, o co chodzi. Ktoś wie, co to jest magiczna dłoń? Psionicznie oszalony. Ale jaka to jest? Średnia do obozu. Do obozu. Mi się w ogóle te bronie świecą, aż jest jasno dookoła. Widzicie to? Do obozu. Do obozu. Kurde, jakie miecze. Znaczy nie, żeby były jakieś spoko staty miały, ale strasznie wielkie. Ale będę miał z nich płytówek. Ale nie jest to takie hop-siup pokonanie ich. Jak widzieliście, musieliśmy po pierwsze ich trzeba wykryć. To było w miarę oczywiste, że oni stoją na tym moście, ale nie wolno, znaczy no, jak już wiemy, że... O, droga do wrót Baldura. The Absolute's army is camped here. Better not press my luck. Dobra, to do wrót Baldura to chyba jeszcze nie będziemy udawać się. Bo to się może źle skończyć. A nie ma jakiegoś leczenia, żeby go poleczyć? Ten nie podoba mi się, ten goni taki chory. Jezu, ona ma to leczenie takie słabe, ja nie wiem, ja mam jakieś skilla nie mam, czy czegoś, czy ona po prostu nie jest kapłanką taką... Ona nie jest taką kapłanką od leczenia ludzi chorych. No nie wiem, coś jest z nią nie tak. Ukaż niegodziwców. A to tu jest ta wieża już chyba. Klucz. Klucz do czego? Do sracza. Ktoś w kiblu umarł. Antidotum. Oj, chyba mu nie weszło antidotum. Ubywający księżyc. Coś mieliśmy robić w ubywającym księżycu. Dobra, zapisuję. Mam nadzieję, że tam nie ma jakichś... Jakaś knajpa tu jest. To trup? The payday gold in my pouch is clinking. Say hey for the pub. A single fault is what I'm thinking. Say hey for the pub. Polej, polej, mi, mi, mi. Polej, polej, mi, mi, mi. Alkoholowe gry i zabawy, stąd weź kamień, najedź na gospodę, zabij wszystkich tam. Wypełnij 10 kufli piwem, ułóż je w trójkąt po obu stronach stołu, wróż głupcze. Albo najpierw je ułóż, a potem... Atakuj wioskę ze swoją paczką, zabij, aż kumpel zdobędzie talię kart. Wybierz rozdającego zajebiste gry. Muszę chyba wprowadzić do Herzpubu takie nowy... Ostatni stojący podpala wioskę. Atakuj wioskę za swoją paczką, zabijasz kumpel, zobacz tali kartę, bo jeszcze zajebiste. To biorę to, bo to mi się może przydać do pubu. Wielka księga gier. Halflings and gnomes order here. Jesteś przeklęci ludzie tu są. Czekajcie, Łukasz Niegodziwców. Gdzie to jest Łukasz Niegodziwców?
Ten, który był, chce wymierzyć sprawiedliwość ofiarom mordercy. Aby to zrobić, potrzebuje księgi należącej do zabójcy. A, to ten koleś, to jest ten, o którym ostatnio mówiłem, że spotkaliśmy go tu na początku. I on jakąś babę wskrzeszał i powiedział, żebyśmy poszli po książkę. Ale nie są agresywni jacyś. Ani nic z tych rzeczy, więc w sumie spoko. Chyba sami ważyli piwo, widzicie to? Welcome to the waning moon. To lifelong friends, both old and new. Oh shit. O ja. To jest jakiś kozak. A tu karcz masz. Kurde, tu chyba by się przydał ktoś z dużą siłą. Co polewasz? Uch, twój to chyba z niego. Like a corpse and smells worse. Did the curse do this? Leaning in, you can see how the creature's skin barely holds it together. The bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open. Fuck. It looks set to burst. And will probably be left hip deep in his juices. Go on, drink. Make it drunk! Be drunk! You and I both! To our good health! O, chyba na kondycję czy na zręczność? Widzę, że na kondycję łatwiej mi rzucić. Odporność i błogosławień. Aha, mogę albo to, albo to. O, shit, nie przerzuciłem. Dobra, mogę jeszcze przerzucić raz. Shit, nie wiem, czy się opłaca. No dobra, jeszcze raz teraz spróbuję. Dobra, raz się udało. Ale on chyba pęknie, jak się napije. Że pewnie muszę kilka kolejek z nim walnąć. Dobrze polewa z plecaka. Now tell me a story. A fable. A saga. Delight me. Zachwyć mnie historią. Czym my go możemy zachwycić? Występy, występy, występy. Wszystko jest na występach. Dobra, z pokładu statku pierwszą umysł widziałem piekło na własne oczy. Podziwiałem bogactwo przyrody w bujnym gaju. Na własne oczy oglądałem obrzmiałe rytuły goblinów. Złotousty diabeł zaprosił wspiąć się na wspaniałą wieżę przy sonnej poczcie. Trowałem zaginioną świątynię pogrzebaną głęboko w trzewiach podmroku. No niech będzie. Tylko, że ja go zauroczyłem i może być przypał. To się tak chyba walką skończy. Delicious.
maze and fuse stone me. To mi się podoba. Dobra, no to pijemy. Krytyczny sukces. A czemu ci się cieszą, że ja chleję? Your belly rumbles as the vile brew fills it. Yet your mind remains miraculously steady. Likt mówi, że ciebie też tak zauroczyłem. Co więcej historii. Co o wrogach i złoczyńcach. Przekształciłem się w starożytną bestię na prostu nienawiścią. O, przekształciłem się w starożytną bestię, to dobre. Kurde, ledwo. Jestem ciekaw, jak bardzo to ich pochwały. Czy to powoduje, że nagle ja tak sobie nabijam tych pochwał? O, jeszcze mógł o coś zapytać. Zapije się go. Ojciec Ketrika, myśmy go chyba już zabili. Dobra, no przygotowuję się i piję, no co zrobię. Chyba coraz trudniej. 18 trudność. Spróbuję jeszcze. Kurde, będzie ciężko. Dobra, udało się. Tu jeszcze jeden przerzut mam. Each swig is as painful as the last, but you remain in otherwise sound mind and body. Dobra, to 3 razy spłuka, chyba już nie będziemy pili. Albo mu brzuch wybuchnie. Chcesz poznać sekret ojca? No ale ja już go zabiłem, tego ojca, nie? Czy nie jeszcze? Urwany w grobowcu rodu Tormów. Jakaś klatka. Chyba mu brzuch pęknie. Pierdolę, trzeba się chować. Fuck, uciekać. O, umarł. No
dobra, ale... nie da bardzo wiem, co on mi powiedział, że w grobowcu Tormów. O, jest. O nie, przekaż do obozów. Shit. Fuck. Dobra, idziemy do obozu. Kurde, przekazałem do obozu jakiś gustowy pamiętnik. Gdzie to jest? Do wyglądu mrocznej sędziny Taszy. To jest fragment ostatniej strony. Ranek, dzień 15. Szymon Nowak powiedział, że Ketrick w tym tempie długo nie utrzyma wież wschodniego księżyca. Wieczór, dzień 18. Twierdzi, że to niesprawiedliwe, że Tormom przypada najlepsza robótka. Noc, dzień. Powiedział dowcipu o Torma, głównie o lordzie Ketricku. Nazwali go miętką fają i siusia majtkiem, omawiali również szczegółowo, czy jego małżonka, cytuję, się wypuszcza, KPW cicho sza. Wiem, że Mark i Ben wygadywali o profesor, ale to najlepsi kurde, nigdy wcześniej nie słyszałam, żeby mówili w ten sposób. Pod spodem widnieją no, odpowiedź sporządzona innym, bardziej eleganckim charakterem pisana. Nasza pani utraty byłaby z ciebie dumna, Medellin, nie martw się o Marka i Benja, co po... to chyba to się nie skończy. Łukasz Niegodziwców. Znaleźliśmy księgę, powinniśmy dać ją temu, który był. No może tak, może nie. Zaraz się zastanowimy nad tym. Na razie to się wyśpimy. Jak już do obozu wróciliśmy, w najnowszej aktualizacji społeczności na Steam możemy wyczytać, że podczas... Aha, w tej aktualizacji. Ciekawe, co by się stało, jakbyśmy się z nim nie napili. I czy by na przykład mógł nas zaatakować i wszyscy... Pewnie tak, pewnie by wszyscy w tej oberży by nas zaatakowali. 4000, jeszcze 4 ataki Gitianków. I będziemy mogli tak naprawdę level sobie bić. O shit, co to jest? Co to było? Coś szczeliło. Nie wiem, czemu jesteśmy jakby w strefie... Chyba do tej wieży się idzie, co? Po prostu sobie idę gdzieś bokiem z powrotem. To oddamy tą książkę temu, który ten, bo się zaraz okaże, że wiecie, że on nas będzie chciał. Ciężkie dębowe drzwi, a gdzie to i prowadzi? Rogatka. A nie, ona nie umie przecież. A jednak. Still breathing, despite everything. Have to keep going. What's hiding here? What's that? Przycisk rogatkowy i co on robi? O, tego się nie spodziewaliście, co? Pozwolę mu zobaczyć tego, co mi się... To jakaś, kurde, jakaś rogatka, czekajcie.
ogóle pieniądze ile ważą? 4 kilo kasa waży. Kurde, nie wiem, to światełko dobry był ta pałka, którą tu mam. A co za lutnia? Graj po prostu, aha. Dobra, troszeczkę odciążyłem moją postać, możemy iść dalej. Co to jest za miejscówka i czemu się tu idzie pod ziemię, a nie do góry? Ta skrzynia, jakieś notatki, co to? Dziwna lokacja, myślałem, że tu jest przejście do końca, ale tu chyba nic nie ma więcej niż to, co właśnie. Dziwne, ale okej. Myślałem, że tu się jakoś do góry wchodzi, bo jest, wiecie, nade mną jest jakieś takie... Fuck, co to jest? Gdzie jestem? Jest jakaś czaszka tam jest u góry. Oblicze żalu. Cytryny spleśniałe. Rybka. O kurde, tu jakiś strażnik jest. Fanatyczka Chris. Aha, to są już... O shit! To już są te wieże, my tam jeszcze nie chcemy wchodzić. Przeskoczą. Jezu, a ten skąd się wziął? Co to za koleś? Gdzie ja jestem? Tu. Uciekam po prostu z tej walki, bo nie chcę walczyć na razie z jakimiś fanatykami tam na tym. A jak wystarczy, że się od nich oddalę chyba jakoś bardzo. Problem jest taki, że wydaje mi się, że chyba normalnie by mi się to udało, ale ten obszar jest taki jakiś agresywny i zanim to się wydarzy, to ja muszę wybiec z niego. To nie wiem w ogóle gdzie są. Gdzieś poza mapą.
to jest? Aha, to ten znów dziad tu. One day I'll catch a break. No to nie już wyszedł z walki, dobra. Can't slow down. My word. Jimmy on the go. Divinity 3. No, niech zrobią Divinity 3. Ogólnie niech robią RPG dobre, no. Ona ma ten skok fazowy, mogą się nim sfazować. Swift as my feet can carry me. Aresztować ich, koleś krzyczy, kurde, gdzieś za tego, za fosy. To kto jeszcze walczy tam, tak? Wonder if the gods are watching me. Dobra. Looking ahead. Dobra, spadamy do góry tu. Bo tu już są te wieże, tu pewnie też są te wieże, tylko jakieś boczne wejście, jak znam życie. A ten dziad na tym moście... Aha, bo on też tu do tych wież, bo to jest główne wejście jakieś. A on w ogóle nie chce z nami gadać. A tu jest w ogóle... pełno jakichś akolitów, okej. Okay. To my tędy jeszcze nie chcemy chodzić. Zwłaszcza, że... kolesie po prostu stoją i na nas czekają, bo lepiej by było gdzieś bokiem wejść. Co ta czaszka tutaj coś gadała? Oblicze żalu. Powinnam była odejść, kiedy jeszcze mogłam. O kurde, co to jest? Coś tu jest u góry. A to jest jakiś Gorgi Torm. Aż... O shit, co to jest? Aż mu się sypie złoto. No jak co, pieniądze? Wszystko od merfitów po płonący inferno, tak naprawdę to zależy od dnia. Potrzebuję złota. Jak dam ci złoto, to zaczynam zamian. Żyć stworzeniu sztukę złota. Będziemy ją karmić, żeś? Ile konkretnie chcesz? Wszystko, co masz. Nie rozdaję ofert. Przecież ja już jestem w środku. Dlaczego siedzisz w przeklętej ruderze? Zabierz swoje złoto i bądź wolna. Perswazja? Zastraszenie? Jesteś skorumpowana. Nie przepadam za takim podejściem, oszustwo. No najbardziej widzę, że mi tu wychodzi zastraszenie. Jakbyśmy mogli użyć tego ułatwienia, to myślę, że bez problemu. O. Korupcja, nie, złoto. Potrzebuję złota. To już koniec, spocznij natychmiast. Złoto istotnie, nie jako my, to tylko dla ciebie, zgadza się? No zgadza się.
Jezu, jaki wynik z tego wszystkiego? 21? Zamyto. Zaraz mi się w głowie pomiesza, chyba że... Złoto... Widzicie, co się jej się miesza w głowie? O kurde. Ale żeśmy z nią pogadali. 1000 expa za to, że żeśmy ją przekonali do tego? Zajebiście. Klucz do gabinetu, nie od... rogatki. Nieodpowiednie pismo wygląda nieukończony falsy. Ktokolwiek jest proszony planowo o zabranie bogacy. Nielegalny handel, to pewnie tam. Odmiana losu. Gdy wyrzucisz wynik 2 lub niższy na kości obranej obrażeń tej broni, przerzuć go i użyj drugiego. O kurde. I złota pełno. No całkiem nieźle nam poszło. Szczególnie jeśli chodzi o złoto, to żeśmy sobie zarobili tu. Aha, tu jest otwór. Nie otworzę? Myślałem, że to te drzwi, które do otwierania są. O, jaka luksusowa skrzynia. Czekaj, co się dzieje? Czemu? Co oni robią? Łatwa do otworzenia, 10 tylko. Rękawice mocy maga. Co ta postać poszła? Zajebiście. Gdzieś wlazłeś, chłopie? Złaś na dół. Co tu w ogóle robisz u góry? O, klucz do piwnicy rogatki. Zajebiście. Pogłoski. Czekaj, a najświętszy z wszystkich skarb wśród grobowca skrytych ścian, grobie Torma w noc powity zdradzi nam tajemnicę Ketrika siły. Uuu. Ale my chyba wiemy, jaka jest tajemnica jego siły. Taka, że zabiliśmy noc i on już chyba nie ma tej mocy. Nie? Czy to nie jest to? Czy ja już nie wiem, ja już nie kumam w ogóle, co się dzieje w tej grze. Dobra, ale gdzie jest ten cmentarz właściwie, ten grób? Bo myśmy byli na cmentarzu na początku, tu gdzieś, nie? I w tym grobie, też byliśmy, bo myśmy tam, było to przejście, wiecie, z tyłu i no cały, ten. Cała ta historia z Panią Nocy, tak? No to chyba o to ciągle chodzi. Tylko, że myśmy już tam byli, więc znów od tyłu robimy i oni nam mówią o jakichś rzeczach, które my już znamy i... Jesteśmy troszeczkę pogubieni. Ale złota, kurde, posypało się z baby. Ty, a tu jak się wchodzi? Może tu klucz. O, mamy klucz, patrzcie. Klucz do gabinetu. O kurde. A, spróchniałe deski podłogowe, ciekawe. Tarcza żelaznego pnącza i to. Dotrzeć. A jakbym zeskoczył? Czy mam jeszcze coś walnąć?
story. Dobra, ty gonił tam iść, bo ty... Tu pewnie drzwi są jakieś. Okej. One day I'll catch a break. A. A tu jest guzik jakiś. Może ona go zobaczy. No właśnie. To nie otworzy tych drzwi? Nie, chyba... Ty, co się stało? Czemu? Aha, bo ja już mogę przez to przechodzić. Okej, okay, a jak mam wyjść do góry? A, że tędy niby. A Goniu, a ty nie umiesz skakać? Ja pierdzielę, teraz Goniu mi tu utknął. Ale wyjście to takie zrobili, kurde, bez sensu. Kurde, nie wiem, no. On tu skoczy, czy co ja mam zrobić? A, tu można na dół, no ale na dół to się połamie. What path lies before me? Jakaś mikstura siły? Mam jakąś miksturę siły, czy coś takiego? A, mam świetny pomysł, czekajcie, czekajcie, bo ja jestem tu, tak, w tej rogatce. Czemu nie mogę się tam teleportować? Dobra, ja tu podejdę bardzo... A, patrzcie, tu można wyjść. Może zjedź w dół jak wejdę i się przeciąży, co? Nie, to chyba grawitacja nie działa. Ale może teraz się możemy... Kurde, nie jest możliwa szybka podróż, shit. The butcher calls. Kurde, co ja mam zrobić z tym typem? Może go rzucę? Mogę nim rzucić? Jezu, rzuciłem goniem. To za leszcz. Co za frajer. Weźcie mu, zróbcie shota, bo mi nie uwierzy, że nim rzucam. Bo nie umie chodzić. Nie wierzę w to po prostu, co ja wyczyniłem w tej grze. Dobra. No dobra, mnie jedna rzecz zastanawia, bo myśmy tu... Wiecie, jakąś rogatkę zrobili, oberżę zrobili. Ale wydaje mi się, że chyba morał jest, znaczy morał jest ciągle ten sam, że my tu wszystko już mamy, że tak powiem, ogarnięte i nie musimy szukać jego grobu, bo ten grób to był... No totki. I tyle. O kurde, obroża dla psa i tasak. Mhm, i mięsko. Oj, siecie, czekajcie, co to jest? Harfiarz dotknięty klątwą cienia.
It's a friendly looking shadow. Come on, let's go. Light on my feet. Nigdy nie wiem, czym uderzyć jako pierwszym w nich. O, chyba, że tym przywalę. Promień jest zajebisty. Ale nie ma takiego zasięgu. Out of sight. Out of mind. O kurwa, dużo ich jest. Aha, bo oni jeszcze nie są w walce, dobra, okej. Okay. Ready for some good news. Zbroja Aegis. Agoniu, co zrobi? Agoniu, patrz, wykryją go czy nie? No i chyba tak. Oni są wszyscy zaskoczeni, to jest bardzo dobrze dla mnie. U szkieleta w obozie możesz zmieniać klasy postaci. Tak, tak, tak. To wiemy. O kurde, jak to jest na koncentrację. O Jezu, dobra. To szkoda, bo czar zmarnowałem. Składali, dobra. Boże, to nie ma dobry zasięg tego biegu swojego. Serio go zabił? Co tam się wydarzyło? Oho, super. A to kto idzie? Oje, jakiś drow pająk. Happy place.
A to jeszcze błogosławieństwo daje, ulecz. Czemu im to dało? MEL-IL-92 to nowy sub. Nie kumam, z czego oni to błogosławieństwo dostali właśnie? Dzięki mieli za subka. Dzięki za zasubskrybowanie. Ci tutaj są jacyś tacy nieagresywni. Klątwę mamy na sobie. Nasz władczy... co? Nasz władczy gdy Torm. Nasza władczy gdy Torm. Traty pienia padnie stanie. To są jakieś zagadki, kurde. O co chodzi? O kurde, a ten... O shit, chciałem powiedzieć, że jest mocarz. No, no, trochę jest. Strzelają z kuszy. The Betty.
Ten nie wymaga koncentracji, nie? Nie. Ona jest na czymś skoncentrowana? Cios tarczą? Nie. Chyba nie. Tarcza wiary jej zeszła. Nie wiem, która to była tarcza wiary. Go za 70 trafił, czy co tam było? Nie, za 7 i 10. Ślepiłem go na ile? Na dwie rundy. Elegancko. Dobrze. O shit. Ha, on, bo on tą, ma tą tarczę, ją odbił. To niezły pająk, powiem wam. Okrutne żądło. A ja dalej nie wiem, o co chodzi z tymi tabliczkami. Ogłoszenie Herolda Miejskiego. Słuchajcie, słuchajcie, pod obywającym księżycem oferuje świeży chleb gratis do każdego zamówienia, do wyczerpania zapasów. Nie słuchajcie pogłosek o rzekomej inwazji, nie ma w nich ten... Masz zwłoki na zbytuj domu, zdrowiem poszukuje ciał do badań. Uwaga, uwaga, zaginął chłopiec lat 9. Traty, pienia. Padnie, traty. Czekajcie, u góry jest traty. Nasza władczyni, gdy torm traty padnie. Pani uciekinier noc zapowiada, nie wiem. Jakieś pomysły, o co chodzi tu? Szczerze powiedziawszy, nie bardzo mi się chce to odgadywać, bo... No bo i po co? To jest ten goleś, niegodziwiec.
idą. A co w tym domu z kwiatami? Aha, to też żeśmy tego questa nie zrobili. Się zastanawiam, czy tu nie mam jakichś questów do dokończenia, wiecie, zanim do tej wieży wejdziemy. Średnio bym powiedział. Dobra, idziemy temu typowi tą książkę oddać, co ją chciał. Żeby nam kolejny quest, kurde, nie przeleciał. Let's have a look. A myśmy mieli z tamtym pogadać. Z tym w oberży, z tym trupem, że może on nam coś powie, ale my już chyba wszystko wiemy. Czekajcie, ja tu mam miksturę. Czybym ja wiedział, co tam, co ten kruk gada. The air stirs in trepidation. You have the ledger. Najpierw mi powiedz, po co ci on. Punish a murderer. If that is not enough, leave. I have no time for those lacking commitment. Proszę, weź go. Skąd wiesz, że mam notatnik? The raven always knows. A dobra, proszę, weź go. We have it. Her lies, her guilt. Madeline reported her friends to a dark justiciar and fled when they were butchered. Well, she flees no more. I will be the conduit for Madeline's spirit. I will force her to face trial, and you will be the judge. Make her beg. Make her suffer. Ja będę sędzią, aha. Przekonajmy się, co ma do powiedzenia. For a serpent in life is a serpent in death. Kurde, będę sędzią, to będzie fabularna przygoda. Witness. You. He said I was going to be punished. That you'd be the judge. But I didn't mean to hurt anyone. No i co? Może mi powiesz, co się stało? It didn't mean nothing. That Ben and Mark were just drunk and whining. The dark justicia promised she was going to chat with him. She promised. Mhm. To właściwie mroczny sędzia zrobiła z twoim przyjaciołem. And told him to press it against their stomachs on the count of three to start stabbing and not stop till she said so. She never said stop. I'd do anything to take it back. Anything. No to nieźle porobiła. Wszystko, więc zadaj sobie takie rany jak Ben i Mark dni się, no że... Żałosne, zamordowałeś swoich przyjaciół, jesteś tchórzem, nie musisz już nic robić. O kurde, może ją przekonamy. I zadźga tego typa.
Like this? Dowiedz się, że żałuję. Zrób to dla Bena i Marka. Nie przerywaj. I'm sorry. Co tu się wydarzyło? Wyleczymy go zaraz. You vile sadist. What have you done to me? Co? Mówiłeś, żeby ją ukarać. Not to the point of killing this body. You will join me in the darkness of oblivion. No dobra, frajerze, ty już masz dziurę w brzuchu, zaraz cię dojedziemy. Mhm, na pewno. I co ma 5-poziomowego ptaka i 6-poziomowego siebie? Padaj to, chłopie. Pana to, synek. Ten ptak idzie pierwszy. Sześć, jak ona to zrobiła? You have been judged and found wanting. Chybiłem. Wystraszył ich, aż broń opuściłem. Trzeba uważać, żeby później nie zapomnieć podnieść. Wsadzenie broni w ręce to jest jako co? Chyba jako jakiś ruch, bo nic nie mogę zrobić. O, ty skubańcu. Ogłuszenie. Dobra, gdzie jest tej broń mi powiedzcie, bo... Nie no ludzie, ten koleś był psychiczny. On chciał zrobić, żeby tamta... Wracaj natychmiast, co to jest? Ty, który byłeś, cóż dręczy twoje myśli? Rozkaz królowej był jasny, całkowity i jak najszybszy powrót do strefy cieni. Widziałeś, co się stało z szeptem kochanki po dekadniu w ciemności i zapomniała własnego imienia. Te ziemie pamiętają... Nie jedną tragedię, ale nasze umysły są podatne na złowroką klątwę. Szept kochanki dziś rano zadusiła własnego kruka. Twojego kruka. Królową rozcieszyła śmierć jej dziecięcia. Więc gładziła szept kochanki, do czego miała pełne prawo. Wracaj natychmiast, ale będę zmuszony zgłosić. Ciekawe. Czyli co? Czyli on był sługą Szar?
ten, który był, no i już go nie ma. Moi drodzy, to jest gra RPG, to jest właśnie tak się robi w RPG-ach. Przerwa.